Siemanko, z tej strony Matix. Witam was w kolejnym poradniku do wyzwań Deadpoola. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonać zadanie na tydzień 7, czyli znajdź pistolety Deadpoola oraz wejdź do budki telefonicznej lub toalety przenośnej. Tak więc zaczynamy. Pistolety Deadpoola standardowo będą ukryte gdzieś w karnecie bojowym. Może to być pokój Deadpoola, Mai, czy któryś z pokoi agentów. Ale z racji, że jest to ostatni tydzień wyzwań, pistolety mogą być w zupełnie innym miejscu. Ja nagrywam ten film z wyprzedzeniem, więc gdy dowiem się dokładnie, gdzie one są, napiszę wam to w przypiętym komentarzu. W drugim zadaniu mamy wejść do budki telefonicznej lub przenośnej toalety. Zadanie to jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć budkę telefoniczną lub toja i schować się w nim, a w budce przebrać. Budki telefoniczne znajdują się w sumie w 5 miejscach. Większość z nich stoi tam, gdzie są agenci, czyli na przykład na jachcie czy agencji. Mapkę lokacji budek widzicie teraz na zdjęciu. Ciekawe, czy po przebraniu się od razu przebierzemy się w skina Deadpoola. Byłoby to na pewno coś innego i ciekawszego od zwykłego zaliczenia wyzwania i odbioru skina w menu gry. I to by było na tyle. To był taki szybki film z takim trochę mniejszym montażem, tak jak was pytałem kiedyś w ankiecie, czy chcecie takie filmy właśnie z wyzwaniami, powiedzieliście, że chcecie. Także macie tutaj film z wyzwaniami do Deadpoola. No i co, jeżeli ten poradnik wam chociaż trochę pomógł w wykonywaniu tych wyzwań, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem na moim kanale, ponieważ to naprawdę bardzo cieszy i wspiera w tworzeniu dalszych filmów oczywiście dla was. No i co, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!